nie ma robaczki. Tu wasz ukochany wujcio Martinello. Tęskniliście troszkę? No pewnie, że tak. Z tej okazji, że Campus TV niebawem obchodzi swoje 6. urodziny, wspólnie z Nataszką i kuzynem Vitalisa, Wiskiem Koralickim, postanowiliśmy oficjalnie otworzyć sezon na imprezowanie. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie ma z nami Vitalisa. Niestety nasza miłość poddana została chwilowej próbie, gdyż mój Lisio Vitalisio wyjechał na kurs kulinarny do Pakistanu. Na szczęście jest Nataszka, która zawsze potrafi mnie pocieszyć. Ale koniec tych prywatnych rozterek. Dziś przygotowaliśmy dla was dużo emocji. Komputerowe bijatyki, tęczowe tańce, hulance, a nawet wiksa po całości. Zaczynamy! Padbar jest to pierwszy w Polsce klub dla graczy i nie tylko. Dla klientów jest do dyspozycji 6 konsol xboxowych, dodatkowo wyposażonych w czujniki kamerkę Kinect, gdzie można spokojnie pograć w takie gry jak Dance Central, które są u nas najbardziej popularne. Dodatkowo jest konsola Nintendo Wii, gdzie przy pomocy czujników ruchu, tak zwanych milotów, można świetnie się pobawić grając w tenisa, kręgle, siatkówkę, koszykówkę. Tradycyjnie FIFA, bez której ten bar nie może zostać otwarty, bo raz zaryzykowaliśmy i naprawdę było tylko gdzie jest FIFA, gdzie jest FIFA. Retro jest to Pegasus, gdzie króluje Mario, tanki, Galaxy. Wszystkie gry konsolowe, wszystkie gry planszowe są u nas za darmo, nie pobieramy za to żadnych opłat. Bardzo nam zależało, żeby jednak ściągnąć też dziewczyny tutaj do baru, bo nie ukrywajmy, jak jest płeć przeciwna piękna, no to też mężczyźni przychodzą, to się tak nakręca. Tekken i Mortal, tam dziewczyny też, powiem szczerze, są mocne, bo wtedy wciskają wszystko i wychodzą im takie kompilacje, że po prostu facet myślący nad tym, żeby zadać cios ręką, już jest 15 ciosów w tył. Cała karta jest stworzona tak, że nawiązuje do gier. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem o Pokémonach, to są shoty, które nawiązują do fantastycznej gry i też głównie bajki. Mamy też Crash Bandicoota, który też no, kojarzy się od razu z grą. White Alert, Black Alert, to jest takie nawiązanie do gier właśnie typu Red Alert. Po zarejestrowaniu się u nas na stronie internetowej otrzymuje się kartę. Przy każdych zakupach u nas w Padbarze pokazujemy tą kartę, my nabijamy wtedy na tą kartę punkty. Za każde wydane 5 zł na barze dostaje się 10 punktów. Dodatkowo taka karta upoważnia do wykonania różnego rodzaju achievementów u nas na barze. Jest to nawiązanie do achievementów analogicznych z Xboxa, gdzie po odblokowaniu jakiejś umiejętności dostaje się punkty. Jednym właśnie z achievementów jest wypicie piwa w 30 sekund. Zadania są dość zabawne i za te zadania otrzymujemy punkty. Te punkty potem dają nam prawo do uzyskania odpowiednich leveli. Analogicznie do gier RPG, gdzie tam się levelujemy postać i dostajemy wtedy jakieś dodatkowe umiejętności. U nas za te levele dostajemy zniżki stałe na bazie. Dodatkowo możemy te punkty wymieniać na darmowe piwo, darmowego drinka bądź darmową wódkę na bazie. Serdecznie zapraszamy, bo łączymy przyjemne z przyjemnym, czyli gramy i nie będę kończył. Jesteśmy w końcu w barze. We'll be right back.
Chal chaiya 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 chal chaiya 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 chal chaiya 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 chal chaiya 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 chal chaiya chaiya chaiya. To jest grupa taneczna tańca indyjskiego Majura. Powstałyśmy w 2011 roku przy szkole jogi Manomani i od tego czasu razem tańczymy. Ponieważ ten taniec jest tańcem rytualnym, mam nadzieję, że w jakiś rytualny sposób uda nam się przywołać wiosnę w tym roku. Majura oznacza paw w sanskrycie i tak samo właśnie jak ten ptak, który jest takim symbolem w Indiach, koloru, życia, odradzania się, tak samo właśnie dziewczyny wyglądają jak paw w tych kolorowych strojach. Jest to takie właśnie narodowe zwierzę indyjskie, paw. Właśnie Majura jest z sanskrytu. Studio Kalari prowadzi treningi południowo-indyjskie sztuki walki Kalari Payatu. Prowadzimy regularne treningi kilka razy w tygodniu, a także warsztaty, szkoły letnie. Kalari Payatu pochodzi z południa Indii, ze stanu Kerala i jego historia sięga mniej więcej XII wieku naszej ery. Zajęcia są otwarte, każdy może przyjść, pierwsze zajęcia są bezpłatne, żeby tym bardziej zachęcić. Nie trzeba się wcześniej zgłaszać czy jakoś rezerwować miejsca, po prostu wystarczy przyjść na trening. Tak jak mówiłam, prowadzimy je kilka razy w tygodniu, od wtorku do soboty są codziennie zajęcia rano albo po południu, pod wieczór. Aktualny harmonogram jest na naszej stronie internetowej i każdy bez jakichś większych kontuzji czy problemów zdrowotnych może przyjść na trening, spróbować. Tak naprawdę naszymi największymi celami tej fundacji jest to, żeby studenci międzynarodowi, oprócz imprez, które widzicie tutaj za nami, czyli imprezy w tramwaju, w autobusie czy na statku, która będzie za niedługo, a dbamy też o to, żeby oni odkrywali wrota z innej strony. Z roku na rok staramy się zrobić dla nich coraz więcej. Myślimy, że za rok uda nam się poszerzyć nasze grono partnerów i ci studenci będą mieli, że tak powiem, większą świadomość Wrocławia. No chodzi nam o to, aby czuli się w Wrocławiu jak najlepiej i staramy się zrobić wszystko, aby ich zaklimatyzować, postarać się i o to, aby mieli imprezy i o to, aby czuli się wrocławianami. Bardzo miło. It's really good. It's really, really fucking good. Pomarańczowy juice. Cetos. The weather. There's snow. The weather is perfect. Yeah, there's snow, minus 20 degrees, it's the best. Jeden, dwa, trzy, prowadzę. Lubię Wrocław. Dobrze, świetnie. Like, fucking high. Very nice. We came here for the vodka. Mainly for the vodka. Koham Campus TV. Romania. I'm from Romania and Spain. I'm from Poland. Why Poland? Yeah. Come on, it's a great party. Come on. Party. Vodka. Do you know any Polish words? Tak.
Wait, which one? Kurwa ma, ci ja pierdolę. Strumni sola. Duży ciski, duży ciski. What else? That's all, that's all. To już niestety koniec naszej magicznej podróży, ale zanim odnajdzie nas ta sama chwila, chciałem was zaprosić tu i ówdzie. 18 kwietnia bezdyskusyjnie widzimy się w klubie Sherry na urodzinowej imprezie Campus TV, a 17 i 19 kwietnia zapraszam was na dwa koncerty organizowane przez Brockfest. Cezik i Klejnoty w klubie Weekend oraz Lech Janerka w Centrum Sztuki Impact. Trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, esta cote sentimento, leto moque controversio.